Witajcie, witajcie serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj, jak widzicie, jestem bez makijażu, a to dlatego, że będziemy sobie robić test na żywo bardzo słynnego, popularnego ostatnio podkładu. Ten podkład zachwalają dziewczyny na Instagramie. Mówią, że jest świetny, że jest bardzo kryjący, że nie daje efektu maski, bardzo długo się utrzymuje, pięknie wygładza skórę, ma dodatkowo SPF 50. Same, słuchajcie, plusy, więc zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Kiedy pokazałam Wam pierwszy raz kosmetyki marki Elever Cosmetics na moim Instagramie, dostałam też od Was bardzo dużo pytań i próśb o to, żeby zrobić właśnie taki filmik z testem tego podkładu i podzielić się z Wami moją opinią na jego temat. I słuchajcie, dzisiaj mamy idealny dzień do testów, ponieważ ma być upalnie, ponad 30 stopni, więc zaraz nałożę sobie ten podkład, zobaczymy co i jak. Będę go testować przez cały dzień, nosić właśnie w te upały, a wieczorem powiem Wam, jak się sprawdził po całym dniu. Sami też zobaczycie, co prawda Wy zobaczycie za chwilę, ale ja będę go sobie nosić, testować przez cały dzień i podzielę się na sam koniec opinią właśnie o tym podkładzie. No to co? Zabieramy się do testów. Moi drodzy, podkład od marki Elever Cosmetics prezentuje się właśnie tak. Z takich informacji technicznych marka informuje nas o tym, że jest to kryjący podkład, który ma dawać efekt właśnie gładkiej skóry. Zamknięty jest w opakowaniu szklanym, więc kolejny plus. Wyposażony w pompkę, jak widzicie. Jeszcze go nie używałam, więc nawet nie wiem, jak ta pompka będzie działać, więc zaraz sobie sprawdzimy. Mamy też fajne to takie nakrycie, nakrętkę, zamknięcie opakowania, bo w razie gdybyście potrzebowały, moje drogie panie, lusterka i nie miały go przy sobie, zawsze możecie wykorzystać właśnie ten efekt, który nam daje. To, bo tutaj dokładnie wszystko widać. No to taki mały trik, słuchajcie, makijażowy. No ale dobrze, ja mam odcień, już Wam mówię, sand, o ile się nie mylę, poczekajcie, gdzieś tutaj powinno być. Odcień sand, czyli to jest ten trzeci odcień w kolejności, bo z tego co patrzyłam na stronie mamy cztery kolory i to powinien być ten z ciemniejszych, ale nie najciemniejszy, bo chyba honey jest odcieniem najciemniejszym, ale ja w tej chwili no nie mam takiej opalonej skóry i ciemnej skóry, żeby do mnie pasował, więc mam nadzieję, że kolorystycznie ten będzie dla mnie w sam raz. Ten wcześniejszy odcień z kolei wydawało mi się, że na stronie jest dla mnie za jasny. Chyba ivory, tak mi się wydaje, ale nie jestem do końca pewna. Koniecznie wejdźcie sobie w link, który zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu. Tam będziecie mieć wszystkie informacje właśnie na temat tego podkładu, więc będziecie sobie mogły sprawdzić też co i jak. Oczywiście mamy kartonik, mamy tutaj standardową pojemność 30 ml. No i teraz zobaczymy jak z jego konsystencją. Dodam jeszcze, że podkład będę nakładała gąbeczką mokrą, żeby też fajnie go rozprowadzać. Wy wiecie, że ja jestem osobą, która nie lubi mocnych podkładów, nie lubi takich ciężkich podkładów na mojej skórze. Zdecydowanie bardziej stawiam na lekkie, bardziej płynne, czasami delikatnie kremowe, takie cięższe podkłady, cięższe, w sensie takie właśnie bardziej kremowe, bardziej kryjące, lubię stosować w okresie zimowym, jesienno-zimowym. No ale wiem, że wiele z Was lubi właśnie takie podkłady kryjące i takich szuka. A że mamy okres letni, to warto by było sprawdzić, czy ten podkład rzeczywiście nie daje tego efektu maski, czy nie jest za ciężki, czy na mojej skórze mieszanej wytrzyma cały dzień, a przynajmniej kilka dobrych godzin, czy nie będzie z niej spływał pod wpływem właśnie wysokiej temperatury. Zobaczymy, słuchajcie, jak to dzisiaj będzie. Ok, teraz tak, konsystencja. Zobaczymy. O, konsystencja, słuchajcie, jest lekka i wodnista, czyli coś takiego jak lubię. Nie ma tutaj żadnej takiej kremowej, ciężkiej, tłustej konsystencji, więc jak dla mnie to jest bardzo duży plus. No dobrze, wycisnęłam sobie troszkę, to nakładamy. Może zaczniemy z tej strony. Mam tutaj też lusterko i będę widziała, jak się go nakłada, ale muszę Wam powiedzieć,
że kolor, sami zobaczcie, jest w sam raz. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark out. No dobrze, słuchajcie, nałożyłam sobie podkład. Jak widzicie, na całą twarz, delikatnie tutaj przy uszach, przy linii włosów i troszeczkę przyciągnęłam go na szyję. Zawsze tak robię, zawsze tak nakładam podkład. I teraz moje pierwsze spostrzeżenie. Konsystencja jest rzeczywiście taka lekko wodnista, bardzo przyjemna, przez co też ten podkład super się aplikuje przy pomocy gąbki. Bardzo ładnie się go wtłacza, nie zasycha szybko na skórze, nie powoduje też, że ciężko się go rozprowadza, że robią się smugi, absolutnie nie. Więc dla mnie konsystencja w sam raz, jak dla mnie idealna. Co jest jego kolejnym plusem, to na pewno to, że możemy sobie budować krycie. Więc ja nałożyłam naprawdę niewielką ilość tego podkładu, zresztą same widziałyście, moje drogie panie, i muszę wam powiedzieć, że ten efekt jest naprawdę ładny. Tak sobie patrzę tutaj też w lusterko, które mam przed sobą i nawet mi się podoba. Rzeczywiście skóra jest tak ładnie wygładzona. Nie wiem, czy to będzie też widać tutaj na kamerze, ale ja przynajmniej widzę tutaj sobie na żywo właśnie w lusterku. Kolor w sam raz. No dobrze. Nie ma efektu ściągnięcia, nie ma efektu napięcia, nie ma też takiego intensywnego blasku. Ja bym powiedziała, że on daje takie wykończenie delikatnie satynowe. Mam nadzieję, że wy też to dobrze tutaj widzicie teraz na kamerze. Jeśli chodzi o krycie, ze względu na to, ile będziemy nakładać tej formuły na naszą twarz, też wydaje mi się, że jest to podkład, który można bardzo fajnie budować sobie właśnie krycie. Ja nałożyłam go dosłownie niedużo i mimo wszystko to delikatne krycie widać na mojej twarzy. Gdybym nałożyła go więcej, na pewno ten efekt krycia byłby zdecydowanie mocniejszy. Ale tak jak patrzę sobie tutaj teraz w podgląd, to słuchajcie, mam tutaj w niektórych miejscach takie widoczne naczynka i ładnie je przykrył. I teraz tak sobie myślę, że nie będę go dzisiaj pudrować, żeby zobaczyć, jak ten efekt krycia utrzyma się na mojej twarzy. Czyli zostawię go tak jak teraz. Oczywiście zaraz sobie dokończę makijaż, bo przecież nie będę chodzić tak cały dzień, tylko w podkładzie. Więc zaraz sobie dokończę makijaż i będę testować. W sumie robię taki pierwszy raz taki film tutaj na moim kanale, więc nie wiem, jak mi te testy wyjdą. Mam nadzieję, że dobrze i wam się spodobają, ale jestem ciekawa już teraz, jakie jest wasze zdanie właśnie na temat tego podkładu. Co myślicie? Fajna, lekka konsystencja, całkowicie bezzapachowy, można budować sobie nim krycie, fajnie się rozprowadza właśnie przy pomocy gąbki, nie robi absolutnie smug. A dodam jeszcze, że mimo tego, iż mamy tutaj SPF 50, ja wcześniej też miałam nałożony filtr, więc to połączenie podkładu z filtrem jest naprawdę bardzo dobre. Nic nam się tutaj nie roluje, nic nam się nie smuży, chyba tak to się mówi, nie robią się po prostu takie smugi. Ładnie się ten podkład z tym filtrem komponuje, więc to też jest na pewno jego duży plus. Kolor jak na razie jest super. Zobaczymy też, czy w ciągu dnia nie będzie się utleniał na mojej skórze i robił się ciemniejszy. I właśnie też dlatego nie będę go pudrować. Nałożę sobie tylko bronzer, nałożę sobie tylko róż, no i oczywiście wykończenie oczu. Dobra, zabieram się za resztę makijażu, a was zapraszam za chwilę na, myślę, że już takie podsumowanie testów po całym dniu.
yourself, cause you're a work of art. You should know that you are perfect with those flaws. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Know that it's time you let that spark out. No dobrze, kochani, jest godzina 10. 10 wieczorem, nadaję tutaj z mojej łazienki, ponieważ tutaj mam światło. No i muszę Wam powiedzieć, wow, zaraz zapalę jeszcze jedno światło tutaj, dodatkowe, więc będziecie też lepiej widzieć, ale mam kilka uwag i spostrzeżeń i teraz powiem tak. Zacznę może od tego, że podkład bardzo delikatnie się utlenia i delikatnie ciemnieje na skórze. Jeśli o mnie chodzi, to muszę Wam powiedzieć, że ten odcień sand będzie idealny dla mnie właśnie teraz między innymi na wyjazd do Włoch, na wakacje, bo na pewno troszeczkę się opalę, więc też ten podkład fajnie będzie się ze skórą stapiał. Natomiast gdyby moja skóra była nieco jaśniejsza niż w tej chwili, to zdecydowanie postawiłabym na ten jaśniejszy odcień, ten wcześniejszy, czyli chyba drugi w kolejności. I tutaj oczywiście informacja do Was, bo w zależności od tego, jaki Wy macie w tej chwili odcień skóry, to też tym się kierujcie. Jeżeli potrzebujecie takiego delikatnego przyciemnienia Waszej skóry, to no właśnie miejcie na uwadze to, że ten podkład będzie jednak delikatnie na skórze ciemniał. Kolejna sprawa, słuchajcie, trzyma się tak. I to jest na pewno jeden wielki jego plus. Szczerze powiem Wam, że nie wierzyłam, bo do tej pory wydawało mi się, że jeden z takich trwałych podkładów, czyli słynny Double Wear od marki Estée Lauder, jednak potrafi pobić wszystkie podkłady na głowę, jeśli chodzi o ich trwałość i wykończenie. A tutaj rzeczywiście nie ma tego efektu takiej maski, że ta skóra wygląda na taką suchą, jest ładnie wygładzona, ten efekt krycia utrzymuje się rzeczywiście cały dzień i uwaga, przypominam, dzisiaj było tak gorąco, a ja tak, jeździłam samochodem z klimatyzacją, byłam na zakupach, więc przechodziłam też trochę po dworze, poszłam na spacer, siedziałam dzisiaj na balkonie, w domu też trochę siedziałam w klimatyzacji, więc były rzeczywiście te zmiany powietrza. I nic absolutnie mi nie spływało po skórze. Co prawda teraz widać, że trochę ten podkład jednak już się błyszczy po tych wielu, wielu godzinach. Starł mi się na pewno tutaj z nosa, więc to też widzę i delikatnie na brodzie, ale na policzkach trzyma się super. Zobaczymy teraz, jak będzie z jego zmywaniem. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jak będę doczyszczać moją skórę podczas demakijażu w dwóch krokach i jak on będzie się ze skóry zmywał. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że no trochę się nie dziwię, że ten podkład ma tak dobre opinie, bo rzeczywiście to jest bardzo dobry podkład. W świetnej cenie, ma bardzo fajny skład, ma wysoką ochronę przed promieniowaniem. Ta skóra rzeczywiście wygląda bardzo ładnie. I też zauważyłam, że w ciągu dnia nie było też takiego efektu ściągnięcia, napięcia tej skóry. Cały czas podkład bardzo ładnie się na tej skórze utrzymywał. Dobra, czekajcie, włączę teraz dodatkowe światło i zobaczycie, jak jeszcze dodatkowo ten podkład wygląda po całym dniu noszenia. No, zobaczcie, rzeczywiście trochę się tutaj błyszczę, tutaj też już na brodzie się trochę błyszczę, z nosa mi się starło, ale policzki wyglądają całkiem dobrze i widzicie, nadal jest na nich bronzer, jest na nich róż, rozświetlacz, więc mimo tej pogody, którą dzisiaj mieliśmy i noszenia podkład cały dzień, bez przypudrowania, bez żadnych poprawek, no zobaczcie, naprawdę wygląda on całkiem, całkiem dobrze. Co prawda, ja też przyznam się Wam, że nie noszę nigdy tak długo podkładu, ale na potrzeby tego dzisiejszego filmu zrobiłam właśnie takie testy i jestem bardzo, bardzo z niego zadowolona. Myślę, że to będzie podkład, po który będę często sięgać. Także moje drogie panie, podsumujmy sobie. Fajne opakowanie, wygodna aplikacja,
super lekka formuła, którą świetnie nakłada się właśnie przy pomocy gąbki, ale myślę, że pędzlem czy na przykład palcami też będzie się ją dobrze nakładać. Formuła, którą możecie budować sobie krycie, od takiego powiedziałabym średniego krycia do bardzo mocnego krycia. Naprawdę niewiele potrzeba na to, żeby ładnie tę skórę pokryć. Nie ma efektu maski, jest natomiast takie lekkie właśnie wygładzenie. To jak nałożycie podkład na waszą skórę, od razu zauważycie, że to jest takie wykończenie, powiedziałabym bardziej satynowe, lekko matowe. Nie ma tutaj mowy o typowym, ciężkim macie, nie ma też tłustego wykończenia. Będzie to na pewno podkład dobry dla każdego typu skóry, zwłaszcza polubią go skóry mieszane, tłuste, normalne, nie doszło do żadnego podrażnienia, zaczerwienienia, nie zrobiły mi się żadne plamy. Rzeczywiście podkład utrzymuje się przez wiele, wiele godzin. Jego kolejnym plusem jest to, że mamy SPF 50, więc jak najbardziej tak. Rzeczywiście po wielu, wielu godzinach on się delikatnie ściera, ale naprawdę w tej cenie taka jakość, gorąco wam polecam. Super by było, gdyby marka wprowadziła większą ilość kolorystycznych możliwości, że tak powiem, czyli po prostu, żeby pojawiły się też inne kolory, bo wtedy moglibyśmy na pewno lepiej dopasować te podkłady do naszej skóry. I pamiętajcie, bierzcie pod uwagę to, że ten podkład będzie odrobinę ciemniał na skórze. Więc miejcie to na uwadze, jak będziecie sobie wybierać kolory. Myślę, tak sobie myślę, słuchajcie, że w okresie zimowym chętnie bym wypróbowała jeszcze tę jaśniejszą wersję, żeby zobaczyć, i po okresie zimowym, się tak jesienno-zimowym, żeby sobie porównać, jak jest właśnie z tym utlenianiem się na skórze, utrzymywaniem podkładu też w takich warunkach, bardziej powiedziałabym właśnie chłodniejszych. Jak wtedy ten podkład będzie na skórze pracował. Dajcie oczywiście znać w komentarzach pod dzisiejszym filmem, czy macie ochotę na takie testy. To wtedy przelecimy okres letni i zrobimy sobie test tego podkładu w jaśniejszej wersji w okresie takim chłodniejszym. Zobaczymy wtedy, jak się utrzymuje. Ale jak na razie gorąco polecam i miałyście rację, moje drogie panie. To jest naprawdę wart uwagi podkład. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dziś. Mam nadzieję, że taki filmik z testem wam się spodobał. Dajcie też znać w komentarzach, jeśli będzie dużo pozytywnych opinii, to będę robić może częściej takie testy dla was. No zobaczymy, żeby za bardzo się nie rozkręcić. Trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie o linkach do produktów i najważniejszych linkach oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!